sam siebie zapytuję teraz, tak słuchając. Znowu, już trochę niemodne, wracając do wcześniejszych czasów, ale kiedyś to się robiło w takim momencie, brało się czas i proszę mi pokazać jednego z zawodników, który weźmie to towarzystwo i po męsku powie im, co my robimy i czy my wreszcie zaczniemy grać. Dla mnie największym rozczarowaniem, jak ja zawsze chwalę Michała Jureckiego, to wczoraj był Michał. Ja sam nie widziałem jego dawno tak zakręconego. Nie wiem, co było tego powodem. Brakowało wstrząsu. Jeżeli mamy grać tak, już gorzej się nie da grać, no to ja jako trener to bym puścił. Czy Konica, czy Zembale, stara zasada mówi, młody gryzie parkiet. I to być może by przyniosło jakieś inne efekty, a wrażenie jest to już od paru meczy, że jak my zaczniemy jedną taktykę, czy byśmy przegrywali 40 bramkami, czy wygrywali 40 bramkami, to się nic nie zmienia. W obronie się nie zmienia, fatalna obrona już od paru meczy. Nie ma żadnej kontrreakcji i tak samo w ataku. Popatrzcie na inne zespoły. Trener reaguje. Jeżeli obrona gra co innego, to ja wam mówię, grajcie to, 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 to. A u nas jest cały czas schemat. My nie mamy żadnych rozwiązań taktycznych. Jeżeli tego trenerzy nie uczyli, to zawodnicy, właśnie jak Michał, mówi, słuchajcie, robimy tak i tak i tak. No ja pamiętam czasy, to nie jest śmieszne, ale... Ja byłem trenerem na tym boisku. Trener nie czuje jeszcze tak tego, jak się jest na boisku. Tutaj jest ten dyrygent, środek ataku, mówi, co gramy, chłopaki, jak gramy. No. Gorzkie podsumowanie. Gwara i Koniec weszli na chwilę w tym meczu, trener ich wpuścił, ale mi się wydaje, że brakowało takiego lidera, który by to pociągnął. Michałowi nie szło nic, kompletnie. Obijał bramkę, bramkarza, wszystko, wszystkie rzuty były wyjęte. Karol coś próbował sam, ale to też jest za mało, nie było takiego zrywu. Wszyscy po prostu się poddali na tym boisku.